Siema, jestem Wizony, witam serdecznie w naszym odcinku z Cyberpunka. A ja mam podjechać do Dexa i chciałem jeździć troszeczkę na z pierwszej osoby i wyszło tak, że mój samochód jest już troszeczkę poobijany. I przy okazji włączyłem sobie radio, bo nie ma co ukrywać, w tej grze jest naprawdę dobry soundtrack i ogólnie muzyka jest naprawdę w porządku. Tylko nie mam pojęcia jeszcze, może Night City to będzie dobre? Takie klimaty dosyć fajne, podoba mi się to. W sensie muzyka jest bardzo dobra. Pojadę sobie gdzieś tutaj, zaparkuję sobie oczywiście prawidłnie, gdzieś, nie wiadomo gdzie. I wysiadam stąd i tyle. To jest prawidłowe parkowanie. Nikomu nie przeszkadzam, każdy sobie może przyjść obok i tyle. I fajna opcja jest taka, że mogę sobie wejść do menu i kliknąć szybki zapis od razu. Bez żadnego problemu, mam stan gry zapisany i mogę lecieć dalej. A ja mam się spotkać z Dexem. O kurde, Jesus Christ, man. Wyglądasz trochę dziwnie, ale... Spoko. Niech ci będzie. Pan wie. Dexter DeShawn. We własnej osobie. Przejedźmy się. Pozwól, że na początek zadam ci pytanie. Czy lepiej wieść żywot spokojnego, nikomu nieznanego człowieka i dożyć sędziwego wieku? Czy zapisać się w historii, lecz umrzeć młodo? Chyba nie będę kurde robił z siebie durnia i to jakiś test, tylko... W Night City nie ma spokojnych ludzi. Halo? No. To żaden wybór. W Night City nie da się żyć jak spokojny człowiek. Da się. Ja jestem bardzo spokojny. Do czasu, aż stracę cierpliwość. Mam dla ciebie robotę. Dużą robotę za poważne pieniądze. To dlaczego chciałeś się ze mną spotkać? Dex, czekaj. Teraz ja zadam ci pytanie. Po co to wszystko? Mogłeś zadzwonić i przekazać wszystko Jackiemu. Albo T-Bug. Jestem staroświecki. Lubię spojrzeć w oczy człowiekowi, od którego zależą moje inwestycje. Z Jackiem już się widziałem, a T-Bug znam. Pomogła mi 2 lata temu i dlatego się do was odezwałem. Poza tym... Mam zadanie specjalnie dla ciebie. O, no to wal. Opowiadaj, co to za robota? Mam zlecenie na kradzież korporacyjnego prototypu. Chodzi o biochip. Kto jest właścicielem tej technologii? Arasaka. Czy to problem? Żaden. Nie, to nie jest żaden problem. Ostro pogrywasz. Czuję, że zarobimy razem dużo pieniędzy. A w ogóle mamy już jakiś plan? Po pierwsze, trzeba załatwić małą sprawę z chłopcami z Maelstromu. Po drugie, spotkasz się z kobietą, która zleciła kradzież biochipu. Ona chce porozmawiać z kimś z ekipy. Dobra, powiedz mi o tej klientce. Powiedz coś o naszej klientce. O co jej chodzi? Kobieta nazywa się Evelyn Parker. Próbowałem ją sprawdzać, pytałem, tam. No i co? Odezwali się do mnie starzy znajomi z Pacyfiki. Poprosili, żebym przestał pytać. Klientka uparła się, żeby zorganizować jej spotkanie z kimś, kto będzie na miejscu, to znaczy na akcji. Ja nie idę. T-Bug jest fatalna w kontaktach międzyludzkich, a Jackiego wolałbym nie wysyłać. Rozumiesz chyba, o co mi chodzi. Padło na ciebie. No dobra. Co to za sprawa z Maelstromem? Co to za sprawa, którą trzeba załatwić z Maelstromem? Maelstromem, okej. Odpal te drzazgy. O, okej, dawaj. 2 tygodnie temu Militech traci transport. Nie wiedzą, że kradną go gangusy z Maelstromu. W transporcie jest Flathead, robot bojowy. Przepiękny okaz wojskowej technologii. Prototyp. Potrzebujemy go, żeby ukraść chip.
Kupiłem go od Maelstromu, a ty musisz go od nich odebrać. Tylko się nie napalaj. To zabawka jednorazowego użytku. Problem polega na tym, że człowiek, z którym się dogadałem, Brick, przestał być stroną w naszej umowie. Brick był przywódcą gangu. 3 dni po transakcji został usunięty przez swojego kolegę, Simona Randalla, znanego jako Royce. Teraz on rządzi i nie wiemy, czy będzie honorował umowy swojego poprzednika. A do tego transportem bardzo interesuje się niejaka Meredith Stout z Militechu. Niezła. W sensie jest krewnikiem, nie? To wiadomo. Co to za Royce? A ten Royce? Co za jeden? To zakochany w chromie psychopata. Jak wielu w tym mieście. Masz rację. Chociaż niewielu jest takich, którzy chcąc przejąć władzę w gangu, wsadzają swoich przeciwników do suszarki mikrofalowej. Podobno jak zaczyna ścinać się białko, jako pierwsze wybuchają oczy. Okej. Nie wiem, czy chciałem to wiedzieć, ale kim jest ta kobieta? Co to za kobieta? To korporacyjna agentka. Biega po mieście jak kot z pęcherzem i wypytuje o ten transport. W bagażniku wozi jakiegoś związanego faceta. Nie wiem, o co jej chodzi, ale może uda ci się ją wykorzystać. Tylko uważaj, wygląda na zdesperowaną. Przesyłam ci jej numer. Dobra, mam już wszystko. Chyba wiem już wszystko. Zabieram się do roboty. Doskonale. Ustawię ci spotkanie z Evelyn Parker w Lizzie's Bar. Flatheadem musisz zająć się sam. Flatheadem? Już jest płaskoziemcem? Jeszcze jedno. Śmierć w chwale, czy żywot spokojnego człowieka? Przemyśl to. Boże, przestań mi sypać jakimiś pseudofilozoficznymi kwestiami, nara. Jesus, gość będzie mi... Sam pewnie nie zna odpowiedzi, a będzie mi tutaj srał pod nosem. Jakimiś, kurde, kwestiami z dupy. Jezu. Gość już nie jakiegoś filozofa wielkiego. No dobra, nie chcę tam ten... Udaje kogo chce. Reputacja. Za wykonanie niektórych akcji... O, punkty... Spokojnie, muszę się skupić na jednym, a nie na dwóch rzeczach naraz. Za wykonanie niektórych akcji zostaniesz nagrodzony punktami reputacji. Ich liczba określa, jak sławny w półświatku Night City się stajesz. Wysoka reputacja otwiera nowe możliwości. I tak dzisiaj mamy takie podejście, takie Jackie, co? Widziałem się z Dexem. I co? Jest gość, nie? Gordito. Kurdito? Gordito. Myślałem, że kurdito. Gościu, kto to zdał te prawo jazdy? Co ty jest? I co jest gość, nie? Gordito. Urabiał mnie, o właśnie. Niby mnie sprawdzał, ale tak naprawdę wpakował nas w przepychankę pomiędzy Militechem a Maelstromem. Dex zapłacił Maelstromowi za wojskowy prototyp robota. Tylko zanim zdążył go odebrać, w gangu zmieniła się kadra kierownicza. O, jest mój samochód. Jesus, skąd się to wziął? Royce zafundował Brickowi wrogie przejęcie. Właśnie. Dex kazał nam pogadać z Royce'em. Mam też kontakt do agentki Militechu, ale nie wiadomo, czy nam pomoże. Wspaniale. No, zarąbiście. Co wiesz o Royce'ie? Nie brzmisz na zachwyconego. Co wiesz o tym Royce'ie? Royce to kompletny pojeb. Ćpa chrom, tak jak niektórzy ćpają prochy. Jest jeszcze druga sprawa. Muszę spotkać z kobietą, która zleca nam robotę. Evelyn Parker. Ty? A Dex co będzie robił? Jeździł limuzyną i odbierał telefony? Podobno ona chce poznać kogoś z ekipy. Dex uznał, że to będę ja. Pewnie wie, co robi. To jak chcesz do tego podejść? Maelstrom czy Parker? A bo ja wiem, obojętnie. Losuję. X. Zaczniemy od tego Maelstromu. Wpadniemy do nich z wizytą. O'Reilly, to ja podjadę pod All Foods i trochę powęszę. Gdzie jest jakiś fajny wózek? Coś dostałem. Pierwsza zasada Afterlife. Spotkaj się z Jackiem. Zadzwoń do Meredith Stout, agent
kim Militechu. Chyba mniejsza o to chciałem. Myślałem, że tu znajdę, kurde, jakiś fajny wózek, a tu dupsko. Wiktor Wektor. No bo tyle mi SMS-ów przyszło, że szok. Hej V, tak sobie pomyślałem, że nie wypada wchodzić do twojej pierwszej ligi w byle t-shircie. No tak, dobrze mówię. Jeszcze przeczytałem. Szczyty mają do siebie to... Znaczy, wow. Szczyty mają to do siebie, że zwykle mocno na nich wieje. A ja jestem stary i nie lubię, kiedy dzieciaki narażają się na przeziębienie. Podrzuciłem ci dwa małe drobiazgi do schowka w mieszkaniu. Przyjmiesz? Chyba ci się spodobają. Wow, dzięki. Prezentów do przymierzania nigdy za wiele. Daj spokój. Tak wyszedł ci milion monet. Głupio mi przyj... O. Głupio mi przyjmować od ciebie kolejny prezent. Żaden kolejny za Kiroshi mi przecież oddasz. Poza tym, komu mam oddać te kurtki, jak nie tobie? Misty takich nie nosi. Kurde, powoli mordo, a ja etap punka mam już dawno za sobą. No dobra, koniec tematu. Niech ci służą. Wiesz, styl ponad wszystko, czy jak tam szło. Ta. Zarąbiście. Wow, co się stało z grą? Boże święty. Dobra, dziwne to było, ale musiałem włączyć i wyłączyć grę. Nie wiem dlaczego wcześniej taki miałem problem, ale okej. Telefon mam w dół. To było dziwne. Ale okej. Meredith Show, połączenie. Halo? Skąd masz ten numer? Mam nie tylko numer, ale też informacje na temat zaginionego transportu. Uspokój tego skurwiela! Mów co wiesz, szybko. Spotkajmy się i dobijmy targu. Nie przez telefon. Spotkajmy się i dobijemy targu. Targu? Pierwszy zjazd ze Skyline Drive w stronę NID. Pod kładką jest kanał burzowy. Tam się spotkamy. Aha. Spotkaj się z agentką Militechu. Nie no, ja chciałbym się spotkać z Jackiem. Nie chcę bez niego robić interesów. Nie wiem, tak mi się wydaje, że najpierw powinienem się spotkać z Jackiem niż z jakąś babą z Militechu. Czekaj, nie, to nie jest ta mapa. Mapa jest tutaj, cyk. Jak to więcej wygląda? Tu jest w ogóle, co to jest? Prezent od T-Buga. Odbierz od netralinki hack ujawnienie interfejsów. Dobra, mniejsza w tej chwili o interfejs. Co to jest? Spotkaj się z tą Militechu. A, co? Bilet wstępu. Bilet wstępu. Ja bym podjechał do niego najpierw i z nim pogadał. W sumie to nie wiem, czy to jest pomysł, żeby jechać do niego, ale dlaczego by nie? Chętnie się tam do niego przyjadę i się dowiem. Tylko zastanawiam się, dlaczego nie ma radia. Chciałbym, żeby jakieś radio leciało, cokolwiek. Teraz bym może coś innego włączył, na przykład... Yamizdat? Radio? Ale chyba coś uszkodziłem, bo nie działa. Jeszcze raz. Może jakieś inne będzie działać. Coś może... Coś tam, kurde, psiuczy. Ale to i tak nie będzie słychać za bardzo, bo przyciszyłem tą muzykę, żeby w razie czego mnie nie zagłuszała. Chociaż ja nigdy nie mam nic mądrego do powiedzenia, więc może nie będzie to jakaś wielka strata. Dobra, podejdę do Jackiego. Jestem ciekaw, czy w ogóle... czy nie zepsuje mi zadania. W sensie, on ma nic... Czy on nie jest włączony do tego, chociaż... No tak, nie jest włączony do tego, ponieważ bardziej jestem ja wybrany niż on. Ale chętnie z nim pogadam, bo go lubię. Czekaj, mordę, muszę wysiąść z samochodu, wiesz jak jest. Kulturka musi być. Co tu w ogóle robisz na motorze? Co ty kombinujesz, Jackie? Opowiadaj, co ustaliłeś. Długo czekasz? Długo czekałeś? Całe życie matka powtarzała mi, że cierpliwość popłaca. No, dobra. Nomada, to Arch Nazary. Ark? Piękna maszyna. No, nice. Tak, wziąłem. Zaraz po tej robocie z Sandrą Dorset. No, taką bestię nawet z drugiej ręki nie starczyłoby ci, choćbyś wydał wszystko. No, trochę pożyczyłem. Aha. Ale opłacało się. Ciekawe, od kogo pożyczył. Na twoim miejscu zmieniłbym końcówkę wydechu. Ach, kurde, nie mogę tego wziąć. No dobra. Co u T-Bug? Co u T-Bug? Gadałeś z nią? Jest w temacie. Ogarnia przygotowanie roboty razem z Dexterem. Wiesz, oni się znają. Pracowali razem zanim Dex zrobił sobie przerwę. Musimy się spotkać z Maelstromem. Dex zapłacił za robota z korporacyjnego transportu. Ale nie wiadomo, czy gangusy będą chciały wydać towar. Dał im kasę z góry? I chole! Dobra, chodźmy po nas sprzęt. Masz jakiś plan? Myślę, że się nie dogadamy. Wiesz co? Nie wierzę w dogadywanie się z Maelstromem.
Światem gangów rządzi prosta zasada. Liczy się, kto jest silniejszy. Albo pożerasz, albo zostajesz pożarty. Może masz rację. No, dobra, jedziemy. Co mam do innego do roboty? Chodźmy do nich. Dobra, zapukajmy. Zobaczymy, czy nam otworzą. A czemu nie na tym, kurde, cacuszku? Chcę tam wejść. Mogę wejść do niego? Stromu. Musieliśmy trafić akurat na nich. Gdzie ty idziesz? Gang jak każdy inny. Weź takich Valentino. To honorowe chłopaki. Kurde, mogę jednak jechać do tej baby. I świętą panienkę. Wiesz, co nimi kieruje, czego chcą i dlaczego się wkurwiają. Z Maelstromem nigdy nie wiesz. Zrąbałem. Ja pomyślałem, że w sensie z Jackiem pojadę do tej babki, do tej agentki z Miltechu, a tu jednak gówno. Ej, dobra, no to dzwonię, mordo, będzie jak będzie. Aha, już interkomu, a ja kurde w telefonie już szukam. Na co czekamy? No gdzie to czekamy? Coś mi się kurde... A tutaj jest, Jesus Christ, nie widziałem tego. O, ty, zadzwoń. No cóż, niech będzie jak będzie. Nie znam was. Dum? Jesteśmy od Dexa. Jesteśmy od Dexa. Chcemy gadać z Royce'em. Hala główna, czekamy. Okej, okay. Jesteście bardzo przerażający, panowie. Zapisz. Szybki stan zapisany, no i to mi się podoba. Dzień dobry, panowie. Przytulnie tutaj. Brakuje tylko jakichś kwiatków. Przygotowali się. Tak. Jak na fabrykę z żarciem, to niezłe zabezpieczenie. Sorry, przerwałem cię. Spakowali skradziony konwój. Pewnie czuli się jak w sklepie z zabawkami. To sprzęt Militechu. Uliczny gang ma wojskowe wyposażenie warte kilka baniek. Nie no, znakomicie. Ta... Nie podoba mi się to kompletnie. Mówiłeś się i nie przyjechałeś. Boże, przepraszam, skarbie, kurde. Mówimy się kiedy indziej. Oglądaj się za siebie. Że możesz, kurwa, grać ze mną w chuja? Oglądaj się za siebie. Otwórz komunikator, jak się tego otwiera? Nie wiem, kurwa, jak się go otwiera. Otwórz komunikator. Kurwa, jakim przyciskiem, panie? A, chyba, że tak. O, proszę bardzo. Meredith, I'm so sorry, babe. No cóż, kobieta będzie wściekła. A to niedobrze. Hello. Stara kurtka polowa, males. O, kurde, jaki pancerz. Boże, już? Ja w ogóle mam jeszcze parę, kurde, umiejętności nierozdanych. Dobra, kurde, kurtko wilka, żegnaj. Gdzie to jest? Aha, nie mogę. Potrzebuję czwarty poziom, a mam który? Trzeci. A, to już niedługo. W ogóle przeskok, gdzie 8 kurde tych punktów praktycznie. Zmniejsza obrażenia otrzymywanych... Zmniejszenie obrażeń otrzymywanych w czasie. What? A co jest poza czasem? Aktualnie moje otrzymywanie obrażeń. Wytwarzanie. Wszczepy. Postać. Statystyki. Gdzie tu się klika? Postać. I teraz mogę rozdać. A więc tak, budowa ciała. Atrybutem silnych ulicznych wojowników, czyli mogę demolka i wysportowania. Co dodaję? Co to jest? Regeneracja. Aktywuje powolną regenerację zdrowia w walce. Okej. Okay. Zwiększa udźwig o 60. Ja bym, kurde, mógł sobie wziąć to, żeby regenerację zdrowia. Regeneracja zdrowia jest dosyć ważna, więc ważne, żeby ją mieć. O. Co tu jeszcze mogę? Reflection. Sokole oko, pasywne. Przyspiesza celowanie z karabinu lub pistoletu maszynowego. Okej. Okay. Zwiększa obrażenia podczas strzelania z karabinu lub pistoletu maszynowego. Zwiększa obrażenia. O, to też jest spoko. Czy ja już tego nie dawałem? Tak mi się coś wydaje. Dobra, co to jest? Szybkie ciosy kolbą, karabinu lub pistoletu maszynowego zadają o 75% więcej obrażeń. Nie lubię takich za bardzo. Kurde, strzelanie z kolby to raczej tak nie. Szansa na trafienie krytyczne podczas strzelania z karabinu lub pistoletu maszynowego z zaosłony zwiększa się o 4%. To jest dosyć interesujące, bo pewnie dużo będzie trzeba walczyć z zaosłony. Albo nie wiem. Wysportowanie demolka. Grat pocisku, strzelby i lekkie... Chwila, ja to kupowałem w poprzednim odcinku, a teraz tego nie mam? Strzelby i lekkie karabiny maszynowe zadają 3% więcej obrażeń. Czemu ja tego nie mam? Dziwne to jest. Naprawdę dziwne. Dobra, co to jeszcze można, kurde, wziąć? Boże, to jest umiejętność, aż mnie głowa boli. Obrażenia silnych ataków zadawane przy pomocy broni obuchowej zostają zwiększone o 10%.
Obrażenia zadawane przez ataki combo przy pomocy broni obuchowej zwiększają się o 35%. Ok. W trakcie blokowania za pomocą broni obuchowej patrzę wzrasta. W trakcie blokowania za pomocą patrzę wzrasta o 15%. Dobra, git, to cofam to. Nie interesuje mnie walka wręcz. Chociaż w sumie. Broń długa. O, może tutaj coś ciekawego będzie. Chociaż kurde, wszystkie te umiejętności będą ciekawie, ja już nie będę miał którą wybrać. Przyspiesza celowanie z karabinu lub pistoletu maszynowego. Ok. Zwiększa obrażenia podczas strzelania z karabinu lub pistoletu maszynowego. Ok. Czy ja tu już nie byłem? Tak mi się wydaje, jakbym tutaj już był. Szybkie ciosy kolbą. Tak, ja tu byłem już. Kurde, wszystko wygląda bardzo podobnie. Naruszenie protokołu, hakowanie, opanowanie, skrytobójstwo, zimna krew. What the heck? Co to jest? Pokonanie przeciwnika aktywuje efekt zimnej krwi na 7 sekund oraz zwiększa prędkość poruszania się o 2% za każdy aktywny ładunek. Efekt kumuluje się maksymalnie jeden razy, what? Czas trwania każdego dodatkowego ładunku jest o 1 sekundę krótszy od poprzedniego, ok. Wysportowanie. Któreś kurde chciałem wziąć. Większa udźwig to nie. Demolka, walki uliczne też nie. Regenerację sobie wziąłem, ale ja bym chciał bardziej skupić się na demolce. Czyli kurde na strzelby i lekkie karabiny maszynowe zadają 3% więcej obrażeń, więc cyk, biorę to. Dobra, trzymaj kup, kupiłem wszystko co mogłem, wydane punkty, mam 0 dostępnych punktów, więc jedyne co mogę zrobić to po prostu zapisać grę, żeby tym razem okazało się, że wszystko jest zapisane i mogę lecieć dalej. Dobra, Boże, jak tu jest ciemno, zainwestujcie w żarówki, kurde, mina militechu. Mina przeciwpiechotno-odłamkowa o działaniu kierunkowym. Świetnie. No tak. Subtelne. Ja potrzebuję więcej ten. Ciekawe, czy będę mógł dawać w cechy. Bo tutaj mam w postaci. Nie tutaj. Tutaj mam te wszystkie. Jak to się nazywa? Atrybuty? Nie wiem, jak to się nazywa. No te wszystkie umiejętności główne. Te zdolności techniczne. To właśnie jest ciekawe. Może warto by było to w to zainwestować, bo tego nie sprawdzałem jeszcze. Może warto by było to sprawdzić. Bo ja tego nie obczaiłem. Łupieżce, istnieje 25% szans na pozyskanie modyfikacji lub akcesoriów do broni z robotów, dronów i mechów. O Jesus, to będą takie walki. Eksplozje dają 10% mniej obrażeń. A tutaj jest wytworzenie. O, proszę bardzo, to też może się przydać. Rozmontowywanie przedmiotów dostarcza więcej komponentów. O, dokładnie. Dobra, idę dalej, bo już kurde głowę boli od ilości kurde rzeczy, jakie są dostępne w tej grze. Ale tu jest ciemno, będę musiał chyba zwiększyć jasność. Bo w niektórych miejscach to jest ciemno. Szkoda, że nie ma tu jakiejś noktowizji albo latarki czy coś. No dobra. Ażbym odwalił kurde głupotę z tą misją. Mogłem spotkać się z tą agentką, a nie wystawiać ją do wiatru. Bo nie chciałem jej wystawić do wiatru. Spokojnie, tylko nas straszą. Ta? Stary, nie sądzę. Ale okej, skoro tak mówisz. Wow, spokojnie, może weź tak, nie gibaj się. Tylko spokojnie, Vi. Pamiętaj, że jesteśmy na ich terenie. No, stary, nie mam. Gdzie Royce? Myślałem, że będę rozmawiać z Royce'em. Royce jest zajęty. Mów, czego chcesz. Aha. Przychodzę po Flatheada. Przychodzę po bota. Model MT-0D12. Flathead. No, co z nim? Brick wziął za niego kasę, a ja mam go odebrać. Jak trzeba, to załatwię to z Royce'em. Będziesz gadać ze mną. Jestem Dum-Dum. Na kanapę. Dum-Dum, Boże, za ksywka. No ale okej. Co tu wygląda jak taki Dum-Dum? Wow. Mordo, wszystko okej? Jesus. Jesteś kurwa głuchy? A ty jesteś kurwa ślepy? Nie widzisz, że ja sobie tutaj szukam? Obserwuję? Bawię się? Gość mnie strasznie irytuje, strasznie kurde wywala mułego poza skalę. Ranga przestępstwa 3. Wrażliwość na prąd i odporność na truciznę chyba. Dobra, siądę, bo się kurde zaraz obstra w majty. Nie możesz tam zapisać gry. No dobra, za dużo zapisuję gry, muszę się ogarnąć. Usiądź. Ty też siadaj. Postoję. Kurwa. Posadź dupę na tej jebanej kanapie, to takie trudne? Zmuś mnie. Zaraz to zrobię. Posadź dupę jebańcu, albo ci ją odstrzelę. Jak tak bardzo chce, to niech ma.
to się kurwa źle skończy. Wiem to od początku. Udało się? Musicie wyluzować. Sztachnij się. Tak, jasne. Co to jest? Co to jest? Skif. Mocna rzecz. Czyściutki. Zobaczysz, świetna sprawa. No, śmiało. Mam to kurwa w dupie. Nie dzięki. Dzięki, nie używam. Jesus. Sywia jakiś pewnie, kurde, z najgorszych mentów. Kurwa, straight edge. Ta. Adidas i Nike. Widziałem tą scenę, kiedyś latała ta skrzynka, teraz nie. Flathead model MT-0D12. Militech nie będzie go szukał? A Militech nie będzie go szukał? Jebać ich, teraz mogą nam naskoczyć. Flathead ma starte numery seryjne i zdjęte blokady uprawnień po stronie softu. Jak jest twój, to jest twój. No to pokaż go, dawaj. Chcę go zobaczyć. Spoko. To będzie taki mały robocik jak z Transformersów? Pancerz z kamuflażem termooptycznym. Pełna imersja kognitywna przy użyciu kontrolera Raven. Holy damn. Prototypowe siłowniki. Mieszanka tytanu, vanadu i kevlaru. Patrz na to. Łączysz się z nim na pełnym sprzęgu. Więc jak pająk chodzi po ścianie albo łazi do góry nogami. Rozumiem. Można się pożygać. Pożygać? Kurde. Bierzecie? Zarąbisty. Bierzemy. Bierzemy. Nie mam niestety, kurde, lepszych umiejętności. No ale cóż, rozdałem porówno. Żeby móc się dogadać tak bardziej. Już dostał kasę. Inteligentniej. Rick już dostał kasę. A widzisz gdzieś tutaj Bricka? Bo ja nie. Jebać Bricka. Jak trzeba, to dogadamy się drugi raz. Wspaniałe podejście do interesów. Jak chcesz Flatheada, to najpierw pokaż pieniądze. Chyba mogłem się... Może jakąś zniżkę? Skoro już raz dostaliście kasę, to teraz pewnie dostaniemy dużą zniżkę. Zniżkę? Kurwa! Coś mi to śmierdzi. Zapomniałeś chyba powiedzieć, dla kogo pracujesz. Przysłał mnie Dexter Deschamps. Dexter Deschamps? Facet, który wystawił pół Pacyfiki. To on jeszcze żyje? Żyje i ma się dobrze. Przesyła pozdrowienia. Teraz zastanowisz się nad moją ofertą. Nie chcę go zabijać, no ale chuj, gin. No dobra, to giniesz. Dios, bitches. No przykro mi, niestety, kurwa, nie jest tak idealnie, jakby się chciało. Kurwa, mać z każdej strony, panie. What if dupsku? Tak jest, die fucka. O kurwa, stary, kurde, lecę niczym jakiś Mel Gibson z Fury. Taki film był. Mierda, odcięło nas. Bierzmy sprzęt. Potrzebujemy bota. Sorry, mordo, że ci przeszkadzam, ale... Bronie rykoszetujące. Bronie typu power pozwalają ci kontrolować rykoszety pocisków, jeśli posiadasz atut jak po sznurku oraz wszczep kompresor balistyczny. Co? Boże, co za dziwna broń. Dobra, mordo, czekaj, bo to jest mnóstwo rzeczy. Żeby się stąd wydostać. Jest wszystko. Body controller do sterowania. Co tu jeszcze jest? Ruszajmy. Kurde, ja chcę tego. Ulepszanie ikonicznych broni i ubrań. Boże, za dużo rzeczy. Właśnie otrzymałeś przedmiot ikoniczny wraz z zestawem schematów, dzięki którym będzie można go ulepszyć, a tym samym podnieść jego poziom i statystyki. Ikoniczne bronie oraz ubrania można znaleźć w całym Night City. Dzięki odpowiednim komponentom i atutom można podnieść ich poziomy. Powszechne, niezwykłe, rzadkie, epickie i legendarne. Kiedy przedmiot ikoniczny zostanie ulepszony, zmiana jest nieodwracalna. Okej, wolno mi z tym. Porzuć, ja chcę, tylko chciałem zabrać sobie tą kostkę, czy to jest. Tutaj było coś takiego, ale już tego nie ma, okej? Okay? Ale gościu się trzęsie, biedaczyna. Trzeba nie zaczynać. Za kogo ty się masz? Bonsmak. Nawet wiele to i co tu jeszcze mogę wziąć? Jest coś tutaj ciekawego jeszcze?
Szybko, dawaj to, tamto, siamto. Karabin, to się przyda. Copperhead. Copperfield, też przy okazji. Jakiś nowy pistolet, co to jest? Pistolet typu tech. Ty, możesz naładować, aby zwiększyć moc strzału? A to nie wiedziałem. Okej, dobrze wiedzieć. Dobrze, dobrze. Tak, karabineł jest. Dostępne ulepszenia nic. Okej. Co to jest? Może odbijać pociski od powierzchni. Powiem szczerze, mógłbym to spróbować, wypróbować, ale nie będę tego używał, bo mi się to nie podoba. Możesz odbijać pociski od powierzchni. Następne. Dobra, tutaj są pistolety same. Dobra, to pistolet jest okej. Nie wiedziałem, że mogę tutaj coś takiego zrobić, jak podładować. Z 81. Szansu, no, może odbijać pociski od powierzchni. What the hell? Możesz naładować, możesz zostać naładowany, aby zwiększyć moc strzału. Dobra, powracam do tej broni, bo chcę mieć naładowany strzał. Mocny taki boom, yep i koniec. I karabiny sobie wezmę. Copperhead, dokładnie. Może odbijać pociski od powierzchni. Co to jest za jasne, ciasne odbijanie pocisków od powierzchni? Dawaj karabinę i lecimy. Oje, gangsterska strzelanka, co? Sorry, mordo, amigo. Leżysz, leżysz. Ole, ładuje się to długo. Dobra, to wszystkie chyba przeszukałem już. No sorry, kurde, ziomek, ja wtedy Copperhead. Ale chyba starczy tych Copperheadów. Chociaż mogłem je rozłożyć, więc sobie wezmę. Bo gdzie jest, kurde, ten... Jacki, dawaj na górę. Jestem przyzwyczajony już do tego, że się klika jakoś, kurde. No i co teraz, mordo? A, otwórz. Mój Boże, ale tu wali z tęchłym żarciem. Pytanie, czy to żarcie nie jest z ludzi? A myślałem, że lubisz mięso. Gdyby tylko była inna droga. O, co to jest? Użyj. Przecież teraz używać tego to jest trochę kiepski pomysł, ale no, dobra. Pilne, mamy problem. Mamy problem, wciąż mamy problem z tą reklamą Mark. Lindsay, broniłbym tego projektu wbrew pozorom, naprawdę go przemyśleliśmy. Okej, porno, brańcy, to nie. Wieczna młodość, masz 50, 60 albo 70 lat i nadal chcesz wyglądać jak nastolatka? Zazdrościsz arasakom wiecznej młodości, ale nie stać się na wszczepy konserwujące urodę? Żaden problem, zastrzel się. Nie będziesz musiała się odmładzać, bo już nie żyjesz wtedy. Co? Nie, żartowałem. Chcę stąd wyłazić powolutku, ale chciałbym przeszukać wszystko. To jest wszystko git? Okej, no zarąbiście. Aha, mam tutaj się wspiąć, co? No dobra, dawaj. Parkour, parkour, jak to mówią. Wciśnij przycisk. Działa. Idziemy. Dyskoteka, co mordo? No daj się, kurde. Użyj drabiny. A jednak muszę klikać. A jednak nie da się tak po prostu zejść i tyle. Mordo, tu nic nie widzę kompletnie. Tu jest ciemno jak... Jak kurde u mnie w domu. Resist. Ucieknij z Alfuc. A mogę pogadać z tą laseczką, kurde, agentką. Granat zakażający. What the fuck? Umieść granat w odpowiednim miejscu w panelu ekwipunku, aby skorzystać z niego w trakcie walki. Okej. Okay. W sumie to naprawdę nie mam niczego takiego, więc może uda mi się gdzieś tutaj ładnie zrobić. Co to jest? Granat odłamkowy. O, właśnie, to się może przydać. To są aktualnie karabin. I tak niech zostanie. Co to jest? Bones bug. Natychmiast przywracasz 15. Okej. Okay. Dobra. Dobra, 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 dobra. Zastosuj, zastosuj. Mam tutaj klik, jak coś kliknięte. Co mówisz, Bordo? Wszystko jest git. O kurwa, rzeczywiście. Kurwa! Proszę, nie kurwuj! Bo leży. A ktoś jest? Szukajcie, a znajdziecie kamrolę! O kurde, spokojnie, mordy. Przegrza... O kurde! X, 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 X! Co się kurwa dzieje? Umieram! Jezus, co mnie napierdziela? Nawet nie wiem. Wyłącz zdalna dezaktywacja, odwróć uwagę przeciwników. Zastrzel go! Chyba leży. Przegrzali mi broń, ale jaja. Jest igła jakaś. Pitorro. Kurwa! Lecisz! Przegrzanie! O kurde! Co mam zrobić? Co mam zrobić? Przegrzanie, przegrzanie. Chować broń, czy co? Okej, dobra. Schowałem broń i jakimś cudem nie jestem przegrzany. Nie, jestem przegrzany. Czemu? Co za wkurwający kurwa, chuj.
Zachodzę i nadchodzę. Zachodzę i nadchodzę, a ja kurde mam to gdzieś. Ratuj, zaraz cię znajdzie! Niosę prawdę! Co ty niesiesz? Swoją śmierć. Gdzie niech trafię jeszcze. Trafiłem! O kurde, umieram. Tak kurde, kompletnie umieram. Kurwa mać, chowaj broń! Kabron, kabron! Bo jeszcze nie ogarniam tego, jak to wszystko działa, ok? Mój błąd. Raczej ich, bo zaraz zginą. Taki jest plan. Chowaj broń. Chowaj broń! Gówno nadal to daje. Nawet nie wiem, jak działa, kurde, jakby w jaki sposób się, kurde, przed tym gównem uchronić. Robi się, koniec. Nie żyjesz. Tak się właśnie robi mniej więcej, frajerze. Granat błyskowo-hukowy. Tak, teraz w tej chwili to użyję. Jestem tak, kurde... Podnieś detonator. LOL? Detonator. Uzbrojony. A bo ja wiem, a rozbrój ładunek damady, czy nie? A git, opcjonalnie, rozmontuj pułapkę. Ucieknij z Alfuc. Nie, 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 ja tu kurde tyle rzeczy pominąłem, Jesus Christ. Co tu się dzieje? Strefa wroga. Chcę kurde sobie przeszukać jeszcze ich. Co oni tutaj mają? Mają coś ciekawego? Nie, ten gość nie jest. Znajdź sposób, by uwolnić Bricka opcjonalnie. O, a gdzie jest Brick w takim razie? Gdzie jest Brick? Ucieknij z Alfu, znaj sposób, by utegować utegowca. No i co z tego? Już nie jesteśmy. Chyba gdzie tu jeszcze jest kamera? Nie ma nigdzie. Chyba, co musiałbym kliknąć, żeby uwolnić Bricka? To jest dobre pytanie. Popielniczka. Co ty gadasz do mnie? Weź mnie nerwy, kurde, kamero. Nie lubię kamer. Tylko, że to jest ucieczka. Ucieknij z Flatwoods. Porozmawiaj z Brickiem opcjonalnie. Tylko, kurde, nie wiem, gdzie go szukać tak naprawdę, tego Bricka. Bricku, mordo, gdzie ty jesteś? Tu raczej nie tutaj. Tutaj już byłem. O, a tutaj co jest? Jakieś, kurde, pomieszczenie czerwone. O, jakiś strój. Co to jest? Euro, dolary. Okej, to sobie wezmę. To jest następny jakiś gościu. Biorę. Podskórne diody LED. Okej, to jest Copperhead, czyli to, co ja aktualnie mam. Fajnie ten karabin nawet wygląda. Czy fajnie ten karabin tak nawet wygląda? O, to chciałem powiedzieć. To jest pistolet Unity. Unity, jak kurde, Assassin. Bo na razie może będę szedł po prostu do końca i zobaczę, co tu będzie. Nie wiem, może kurde jakoś trafię tak przez przypadek na to. Oj, przy okazji, mógłbym sobie zobaczyć, kurde... Ekwipunek, bo ja coś tu nowego dostałem. Co to jest? Kamizelka z kolcami Maelstrom. Okej, biorę. Wow, prawdziwy kurde Mad Max ze mnie. Co tu jeszcze? Jakieś bronie dostałem. Jakiś karabin, dobra, to już sobie ogarnąłem. Dobra, to nic ciekawego tutaj nie widzę, ale dziwne. Myślałem, że tutaj ja zbierałem tyle rzeczy, a tu jednak nie. Ma zapisuj grę. Co tu jeszcze jest? Odłok, granat ułamkowy, granat błyskowo-hukowy, Nemaltoko, Hudina, Pingina. I co tu jeszcze jest? Bones Bug, coś tam, coś tam. Kroczek po kroczku. Patrz. Co to jest? To jest wróg? Okej, dokładnie to jest wróg. Okej, jest tutaj dosyć sporo, wszędzie. Spokojnie, ło kurde, znowu płonę. Nie pierdol głupot, sam się załatwisz. O kurde, nie mam amunicji, sorry skarbie, jeszcze nie zginiesz, ale teraz już giniesz? Tylko może do ciebie wyceluję najpierw. A gówno, łap tam w usta, pipo. Co ty drzesz jabsko? Babsko?
Leżysz. Ja. Nieźle wszystkie do mnie strzelają. Może wejdę na górę. Damy jakoś na górę wejść? Tędy jakoś? Oberwałem! Dostając kurde serię w ryj. Teraz się rozpuścił. O, i dla ciebie kochana, zaraz oduczysz się przeklinania na moich odcinkach. Kurde, tak łażę troszeczkę na odwipy. To jest po prostu moja gra, ja jestem po prostu szarżującym bykiem. Który nie jest do końca szarżującym bykiem. Bykiem. A, załatwieni. Jakaś Saika, co to jest? Nie wiem nawet. Unity. A tam jest kurde wyjście, tak czy nie? To jest wyjście? Nie mam pojęcia nawet. Co to jest? Buddyzm i wszczepy. I posprzątane. Co to w ogóle jest? No puść mnie do jasnej, ciasnej gro. Dobra. Nie wiem czemu się można przejmować tymi kamerami. Chyba że się robi coś po cichu. Tak to nie widzę jakby sensów, żeby się nimi przejmować. Czy one może kurde atakują mnie, ale... Chyba wszyscy. No chyba tak, nie? Tak bym strzelał. Co to jest? Nowaki. Nowaki? Copperhead. To nie. Co to jest? Analiza celu. Modyfikacja. Do inteligentnego namierzania niezbędne jest łącze smart. No ma, wezmę sobie, skoro jest tutaj, no to... Kurde, kim ja bym był, żeby mnie tegetegus? Dobra, co tutaj jeszcze jest? Jakieś fioletowe, czy niebieskie. Rzadkie komponenty haków, jog, magdzdog, vintage z dodatkiem skóry. No i chyba tyle, nie ma tu nic więcej. Tak nie strzelam. A, tutaj jeszcze jest. Dobra, i tutaj jeszcze cyk. Co to jest? Nowaki, znowu. Pytanie, czy nowaki to mi się zbiera jako broń osobno, czy po prostu jako amunicja? Aż się zobaczę, bo mam już 145 na 200. Pytanie, czy... Aha, tak, ja widzę właśnie, że... Nie, to jest ogólnie słabsze, ta igła. To jest w ogóle jakiś... Może odbijać pociski odpowiedzi. Karabin szturmowy typu Power. Jest lepszy od tego Copperheada, tak a propos. To mógłbym sobie wziąć, jeszcze odbija pociski, więc git. Co tu jeszcze mam? Mam szczelbę, ale szczelba to raczej nie, ale mam pistolet, może jakiś fajny, lepszy. Dwa ataków na sekundę, tu jest 3-4 ataki na sekundę. Może to. Słabsze obrażenia ma. No dobra, to na razie nie ma nic ciekawego do wyboru. Karabin sobie wymienię. Oh yeah. Dobra, co to jest? Jakaś winda. Ja mam wejść do góry, ale próbuję znaleźć tego gościa, tego Bricka, ale nie wiem czy mi się uda go w ogóle znaleźć. A w ogóle leżą jeszcze, fajnie, że mi się oznaczono na mapie, co mogę zebrać. Gazowana ten, woda, chyba. Napisało water chyba. Water. Unity, nie. Dobra, wbijam na górę. To jeszcze coś leży. Nie rozumiem, dlaczego tu jest tak ciemno. Nie rozumiem. Czemu tutaj w tej grze nie ma latarki? To jest chyba podstawowa rzecz, jaką powinni mieć w takich czasach, nie? Latarkę, wbudowaną na przykład w czoło, albo jakiś noktowizor, cokolwiek. Pytanie, czy ja uciekam, czy ja uratuję tego typa. I ostrożnie. A, to jest taki... Taki kurde ziomek. O kurde, zginąłem! Tak, taki kurde ziomek, super. Pierwszy raz zginąłem, wow. Wczytaj punkt kontrolny. W ogóle... Nie sądziłem, że ja już tyle nagrywam. Jesus Christ, muszę skończyć kurde ten odcinek. Nie sądziłem, że już tyle czasu minęło. Jesus. Dobra, tutaj jest wyjście, to jeszcze raz. Ja po prostu już nie wiedziałem, jak się strzela z tej broni, teraz już wiem. Jesteśmy tacy źli! Dogadamy się! Kurwa, monitorują ten teren, uważaj. O! Nie jestem mocniejszy, widzę. A, spadł. Co się dzieje? Przegrzanie. O kurde, następne przegrzanie. Nie chcę przegrzewać, jak się przed tym... wystrzec? A nie, nic się nie stało nawet. Okej. Okay. Trzeba chyba schować broni tyle. Zaraz się skończy rumakowanie! Ja się nim zajmę! Dobra, kurde, jak mnie denerwuje to przegrzanie. Nie wiem, jak temu zapobiec. Ładuj to. Przegrzanie to jest kompletnie z dupy.
Czekaj, trafić się chcę, mordo. Nie mogę cię trafić. Jestem niesamowitym, kurde. To się mówi? Nieważne, po prostu jestem niesamowitym strzelcem, chciałem powiedzieć, ale to, co pokazałem w tej chwili, to jest kompletny brak jakichkolwiek umiejętności strzelania. Więc nie jestem dobrym strzelcem. Dobra, następne, co tu jeszcze jest? Copperhead. A co to jest? Dog Mickey. Nie wiem, co ja w ogóle zbieram, co to w ogóle jest ten dog coś tam. Zakażający ten granat, to jest jakaś amunicja do karabinu. Przeładowane. Chcesz się czuć, kurde, mój pierd, wiesz? A nie dlatego, że się zesrałem, tylko dlatego, że chciałem ci pokazać mój zapach. Wow. Znowu przegrzanie? O, chyba o to chodzi, panie. O, mogę się oznaczyć, no tak. Aha, tak się oznacza. Jesus Christ, nie ogarniam czasem życia. O kurde, rzuciłem jakiś granat, to nie było dobre. Do widzenia, cześć. Nie lubię takich za bardzo tych karabinów takich strzelających seriami, ale przeżyję. Nawet, że nie jest taki zły. Co to jest? Nie wiem, co to jest, ale to nieważne. Siema. Kurwa, ciężki ostrzał! Nie zostawiajcie mnie! Jesteśmy blisko wyjścia. No i co, kurwa? Łap tam, kurde, a nie pierdol. Kurwa, przeładowuję! Ja pierw muszę trafić, to był dobry pomysł. Zrobię ci, kurwa, jeszcze więcej dziur! A nie sądzę, mordo, nie sądzę. Znaczy, mordo. Frajerze, kurde, nie mordo. Chyba trafiłem. Ja też mam już dość tego miejsca, mordo. Dobra, ładowanko. Czy coś tu jeszcze jest ciekawego? Tam są jakieś tutaj te gesy. Wychodzimy. Kurde, gdzieś tu był brick, ale kompletnie jakby nie wiem, gdzie go szukać. Pewnie dałoby się go gdzieś znaleźć w jakichś takich niesamowitych miejscach ukrytych. Jesteś przeciążony, usuń zbędne przedmioty. O kurde, no to trochę kiepski pomysł. Dobra, jestem przeciążony, dobra, nieważne. W następnym odcinku wyjdę na zewnątrz. Bo ten odcinek jest, ja pierdzielę, zbyt długi. Także do zobaczenia, do następnego. Siema.